Piotr Barełkowski, TV Agro, a za mną, proszę Państwa, największe targi rolnicze na świecie. Numer jeden to Agritechnika, blisko 500 000 zwiedzających, kilka tysięcy wystawców i to, co najważniejsze w światowym rolnictwie. Coraz większe maszyny obsługujące olbrzymie areały, już nie tylko w Australii, w Rosji czy w Ameryce Południowej, ale także w Europie. Grupy rolników łączą się ze sobą, tak jest w Niemczech, grupy producenckie, spółdzielnie i one też potrzebują wielkiego sprzętu, bardzo zaawansowanego technologicznie. Im szerszy header, im szerszy ten element kombajna, który umożliwia zbieranie kukurydzy, zboża, tym jest bardziej pożądany dziś przez rolników, także w Europie, szczególnie w Niemczech. U nas jednak mniejsze rozmiary, sprzęt też bardzo steknologizowany, ale zapotrzebowanie w Polsce jest na nieco innego typu maszyny i urządzenia, a tutaj klimatyzacje, wszystko pod rolnictwo precyzyjne, wszystko pod sterowanie z GPS-a w tym pokoiku, który jest częścią, kabiną kombajna czy traktora, to już tutaj jak w domu się rolnik musi czuć, muzyka, wygodny fotel, a czasami może go tam w ogóle nie być, bo może z domu sterować tym najnowocześniejszym sprzętem, który Państwo widzą w tej chwili, w domu sterować, bo GPS robi to wszystko za niego. To najnowsze oferty, jeszcze większe maszyny, jeszcze bardziej naszpikowane technologią, elektroniką i techniką satelitarną. To jest podstawowa oferta firm tu na Agritechnice. Tu rolnik coś dla siebie każdy znajdzie, a do tego bardzo ciekawa oferta firm polskich i w dalszej części programu o nich porozmawiamy i ich ofertę Państwu przedstawimy. Polskie firmy, które uzupełniają swoiste nisze, które są w tej wielkiej agrobiznesowej produkcji. Rolnik dzisiaj to już nie jest romantyczny zawód, to jest agrobiznes, to jest potrzeba pozyskania tanio dużej ilości produktu w miarę wysokiej jakości, ale często naszpikowanego chemią i to jest ten mainstream. Obok niego jest rolnictwo ekologiczne, mniejsze areały, średnie małe maszyny do średnich małych gospodarstw. Tutaj dużo polskich ciekawych ofert, tutaj dużo właśnie miejsca, dużo przestrzeni na owe nisze, które wspaniale, ale też innowacyjnie wypełniają polskie przedsiębiorstwa, więc zobaczmy ten jarmark próżności, ten świat agritechniki, olbrzymiej, największe na świecie wystawy i zobaczmy polskie oferty polskich firm, które dzielnie stają i które coraz ciekawsze mają te ekspozycje, które coraz bliżej są czołówki światowej, choć to ciągle nie można mówić, to nie jest równowaga, to nie jest łeb w łeb, to jest pogoń, szybka, ale jednak pogoń. Proszę Państwa, Agritechnika, światowy numer jeden. Zobaczcie ujęcia, zobaczcie wywiady z tych ważnych targów. Ci, co się interesują rolnictwem, ale i ci, co się nie interesują rolnictwem, powinni to zobaczyć, żeby zrozumieć współczesną technologię, współczesny agrobiznes, w jaki sposób trafia na Wasze stoły to, co pozyskujecie w marketach. Kupujcie rolnictwo ekologiczne, kupujcie te produkty. Też warto o tym pomyśleć. Zobaczcie, co na Agritechnice było słychać 2019. Panie prezesie, rzeczywiście imponująca ekspozycja na tegorocznej Agritechnice Waszej firmy. Czym chcecie zdobyć światowe rynki? Na tej wystawie mamy około 15 nowości, więc w tym momencie ciężko wybierać, bo też zależy od rynków. Nastawiamy się na klientów z całego świata, więc są rynki, są maszyny, które są przeznaczone zarówno na rynki niemieckie i zarówno na rynki na przykład azjatyckie, australijskie i amerykańskie. W tym momencie prezentujemy z naszych nowości to nowy wóz przeładowczy, specjalny agregat do podsiewania trawy, nowe rozrzutniki obornika. To są nowości w typowej uprawie, czyli w tym najbardziej popularnym produkcie, który sprzedajemy do Niemiec. Obok są też nasi dealerzy na stoiskach, którzy wystawiają też maszyny te typowe, które się sprzedają, czyli proste siewniki, prasy rolujące. Co się najlepiej sprzedaje? Tutaj w Niemczech, bo to jest ta mekka rolnicza, od której się zaczęło, prawda? W Niemczech mamy jak gdyby w tej chwili dwa główne tematy sprzedażowe. To jest uprawa, czyli agregaty talerzowe i pługi. Ale te niemieckie maszyny na ten rynek
one nie są takie duże, nie są przeznaczone na takie wielkie areały. Rozumiem, że australijskie to trochę coś innego, a tutaj te areały są średnie duże, prawda? To znaczy akurat na rynku niemieckim troszeczkę wygląda wielkość maszyn w stosunku do wielkości gospodarstwa jest trochę inna niż na rynku polskim. Tutaj jest większy ciągnik i też te maszyny przychodzą większe. Na przykład u nas no, to rozrzutnik typu 36-tonowy rozrzutnik, to zaczynają myśleć klienci około 200-300 hektarów. A w Niemczech w granicach 50 hektarów już mają sprzęt, który jest w stanie to pociągnąć. Dlaczego dziś warto zainwestować w zbiornik na paliwo? Myślę, że warto zainwestować w zbiornik z tytułu oszczędności przy zakupach paliwa. Średnia cena, średnio możemy oszczędzić nawet do 40 groszy na litrze, zakupując paliwo w hurcie i magazynując je właśnie w zbiornikach JTFC. Zapewne każdy rolnik powinien to dokładnie przeliczyć, no ale jakie są atuty Waszej oferty? Dlaczego warto kupić JFC? Zbiorniki nasze są produkowane tylko z czystego polietylenu, bez domieszki recyklingu. To, co nas wyróżnia na tle konkurencji, to jest przede wszystkim układ dystrybucyjny naszych zbiorników, czyli mowa o pompie, liczniku. Jest on odseparowany od przestrzeni międzypłaszczowej, czyli w naszych zbiornikach, tam gdzie gromadzą się wypuchowe opary, nie doprowadzamy, najprościej mówiąc, energii elektrycznej i zasilania. Z nowości to widzę na Waszym stoisku, na targach Agritechnika, taki zbiornik zasilany energią solarną. Tak, dokładnie. To jest nasza nowość, którą chcemy tutaj zaprezentować gościom. Wpisujemy się poniekąd w trend ekologiczny, który jakby myślę, że teraz jest bardzo popularny na świecie. Dzięki takiemu urządzeniu na pewno możemy używać je w miejscach, gdzie ta energia nie jest dostarczana. Natomiast też przede wszystkim oszczędzamy tą energię. Pompa dzięki takiemu systemowi może pracować w trybie ciągłym nawet do 30 minut. Jak pomnik na Agritechnice, w każdym jej wydaniu widzimy ekspozycję Expomu. Co w tym roku ma być tym szlagierem, dzięki któremu zdobędziecie świat? No właśnie, zdobywamy świat już prawie od 30 lat, a na Agritechnice występujemy po raz 9, także byliśmy jedną z pierwszych polskich firm, która w ogóle tu się wystawiała na terenie Agritechniki w Niemczech. No przywieźliśmy jak zwykle cały szereg swoich maszyn uprawowych, które już raczej wszyscy znają w zasadzie w całej Europie i częściowo w Azji. No co tutaj przywieźliśmy? No oczywiście nasz wał Maximus 12-metrowy, który się cieszy wielką popularnością w Europie. Wał wahadłowy, który zaczyna bardzo dobrze wchodzić na zachodnie rynki. Nazywa się Terra 1. A przede wszystkim to, co maszyna, przy której stoimy, to jest brona wirnikowa Astra, która przede wszystkim przyda się dla gospodarstw ekologicznych, a ekologia teraz oczywiście jest na pierwszym miejscu. No ja widziałem, proszę pana, tutaj w Niemczech jabłka eko kosztują 15 zł, a ziemniaki nawet 20. Czy pan sobie wyobraża? No wyobrażam sobie, jeśli ziemia będzie uprawiana takimi maszynami jak ta Astra, no to musi kosztować. Jeśli będzie mało chemii, to i towar musi być droższy. No. Panie prezesie, co tutaj na Agritechnice jest szlagierem, najpoważniejszym atutem Waszej oferty? Naszą najważniejszą ofertą tu na Agritechnice to są opony. Prezentujemy opony od 5 lat, bo w ten czas rozpoczęliśmy produkcję opon. Wcześniej i dzisiaj jesteśmy przede wszystkim zorientowani na produkcji dętek, ale równolegle rozwijamy produkcję opon. Na dzisiaj mamy w ofercie opony diagonalne, opony do przyczep, do ciągników, napędowe opony i tym chcemy tutaj zapoznać klientów z naszą ofertą, czyli z oponami diagonalnymi. Na dzisiaj. W naszej przyszłości perspektywie jest również produkcja opon radialnych do traktorów, do przyczep, do specjalistycznych pojazdów. Panie dyrektorze, zestawiamy tutaj Wasze opony z oporami światowych koncernów, najlepszych koncernów. Czy polski produkt różni się jakościowo, czy już jesteśmy w tej pierwszej lidze? Zdecydowanie jesteśmy w pierwszej lidze, nie mamy się tutaj czego wstydzić. Nasze produkty na dzisiaj sprzedajemy do 80 krajów. Owszem, na dzisiaj dotyczy to przede wszystkim dętek, czyli naszego starszego troszkę produktu, ale opony mocno nie odstają. Już w tej chwili przekroczyliśmy liczbę 30 krajów, do których dostarczamy opony. Na dzisiaj jest to 5 kontynentów. Są to obie Ameryki, jest to Afryka, jest to Europa,
za chwilę też mam nadzieję, że Azja do tej grupy, tak jak w przypadku Dentek, jest dołączy i można mówić, że naprawdę ścigamy się z wszystkimi. Pan sprzedaje opony klientom bezpośrednim, tym docelowym. I teraz proszę powiedzieć, dlaczego decydują się na tą markę? Co jest dla nich najważniejsze? Po części dlatego, że mamy oczywiście bardzo dobrą jakość. Staramy się utrzymywać tą jakość na wysokim poziomie. Musimy, jeżeli chcemy konkurować z firmami z całego świata, a naszymi konkurentami są firmy z Korei, z Chin, z Indii, to są bardzo duzi producenci, bardzo znaczący. I rzeczywiście, żeby ktoś wybrał naszą markę, musi być do niej przekonany, tak? Częściowo jest to też, jeżeli tutaj na przykład chodzi o nasz produkt główny, flagowy jeszcze w tej chwili, Dentki, jest tak, jak powiedział pan Andrzej Kabat, nasz prezes, że ten rynek staje się coraz bardziej zapomniany przez wielu producentów i to jest luka, w którą my wchodzimy, to jest nasza nisza, którą my cały czas kultywujemy, staramy się tutaj jeszcze cały czas rozwijać i zaopatrywać klientów w produkt, którego tak naprawdę gdzie indziej mogą nie otrzymać w takiej jakości, w jakiej my jesteśmy w stanie to zapewnić. Konkurencja oczywiście jest cały czas, tej konkurencji nie wygaśnie, ale to jest coś, co staramy się dostarczać na stałym, wysokim poziomie. Co jest najciekawszym elementem oferty Mżuri Polska tutaj na targach Agritechnika? Prezentujemy tutaj pełną gamę maszyn uprawowo-siewnych marki Mżuri. Pełna gama, czyli wszystko to, co dzisiejszy rolnik, nowoczesny rolnik potrzebuje do tego, aby prawidłowo wykonać wszystkie zabiegi uprawy, nawożenia i siewu roślin plonu głównego. Czyli całą technologię uprawowo-siewną zwartą, skoncentrowaną w każdym agregacie Protil. Jako taka ciekawostka, wprowadzamy do obrotu wymienną ramę, która pomaga na przezbrojenie każdej maszyny dotychczas sprzedawanej, które dotychczas były wprowadzane na rynek, które służyły do siewu pneumatycznego rzepaku czy zbóż w technologii pasowej. Rama wymienna Exact pozwala na przezbrojenie tychże agregatów w ciągu dosłownie kilku godzin na siew punktowy, na siew precyzyjny, który jest dedykowany do roślin typu kukurydza.